Witamy wszystkich w kolejnym odcinku na kanale rolnikowa.pl. Dzisiaj pierwszy wjazd w trawę, czyli zaczynamy sianokosy. Lecimy sobie już właśnie na działeczkę tutaj do mnie za stodołę. Będziemy golić pierwsze sianko. Zobaczymy, jak kosiara się będzie sprawować po remoncie. Zaraz będziemy się rozkładać i będziemy golić. Karol już tam jest na łące i będziemy działać. Tutaj muszę sobie ten wiatr wykarczować, bo szkoda trochę tej kabiny rysać. No ale niestety, trzeba się jakoś przemordować. No, tutaj patyczki są. Taka oto łąka będzie likwidowana prawdopodobnie na jesień, bo tutaj trawa nie chce rosnąć. Tutaj z dołu nie rośnie w ogóle. Stwierdziłem, że nie ma sensu. I dziki ryją i w ogóle, także nie ma sensu, że tak powiem, jej tutaj trzymać. Tu też jest ciężki dojazd, także nie będziemy się tam jakoś bardzo tym, no nie będziemy się bardzo tym jakoś stresować. Zrobimy pole, zasiejemy pszenicę i będzie cacy. No co, lecimy kurde.
mogą być z tego kawałka, nie? Nie, chyba nie jedna, ale nie wiecie. Jedna cała? W sumie, bo przecież tamtego kawałka nie dokosiliśmy, to... Ale trawa jest fajna. Jak u mnie, pamiętasz jaka była kurewska? Kurwa. Daj pan spokój. Hektar i 9 przyczyn to jest... Chuj. Goli! W końcu dobrze goli ta kosiara. Zrobiona jak należy. To i goli jak należy. O. Dzisiaj nie ma nigdzie do... Nie docięć takich jak było wcześniej, że wyższa trawa czy gęściejsza, to kosiarka po prostu stawała i nie docinała. Tak jak na Podświsku na przykład rok temu była tam w rogu największa trawa, jak pamiętam, jak osiłem świagrę wtedy, to ciężko było to zgolić po prostu. Taka trawa była wielka. Na zapach koszonej łąki to jest, powiem wam, coś pięknego. Z tego poranku to jest, kurczę. O. I tak. Małe rozpoczęcie, można powiedzieć, bo takie dwa małe kawałeczki. Pogoda teraz cały tydzień ma być, to będziemy suszyć. I co? No i pewnie będziemy na tygodniu kosić dalej, na dwa ciągniki prawdopodobnie może będziemy golić później. Paweł zadowolony, bo kosiara goli. O. Ten dźwięk to jest po prostu, powiem wam, coś pięknego. Coś pięknego. Wiadomo, brakuje trochę szerokości, bo to 1,35, ale po co cudować, zamieniać, sprzedawać, kupować, jak nie wiadomo co później będzie za rok, czy za dwa, jak to Mateusz mówi. Może otworzymy grupę rolniczą. Żartuję. Raczej PGR od razu, gdzie tam grupa rolnicza. PGR robimy tutaj. Hektarów jest do wzięcia, to... I tu do wzięcia i wioski obok jest jeszcze tyle, jest... Starczy chęci, można działać. I pieniążków, bo teraz wszystko drogie. Stal taka droga tej maszyny tak poszły do góry, że się w głowie nie mieści. O. Pięknie. Kretów jest dużo, no ale się nie poradzi. Tak już jest teraz. O, zobaczcie jak... No, dźwięk znowu. Ale idzie. Ale goli. Piękna sprawa. Piękna. Ludzie przyjeżdżają, patrzą. Jak to się starsi panowie, starsze, to już dziadzie tak naprawdę, jak to kiedyś było w sumie. Jak to wszędzie kiedyś, ktoś zawsze miał styczność z tym rolnictwem. A teraz co? Ludzie uciekają od tego i już. Kurczę, człowiek kawy nie wypił, to taki nie do życia jest, że dajcie spokój. No. Dobra. Coś się wytnie. Docina chodzi teraz. Nie ma to tam. Docina jak elegancko, tak mówiłem. Także aby ktoś chciał kupić, to... W rzącie. Potestam. Świeżo po remoncie. Kurwa, siła. Trzeba no. Się sprawić, bo tutaj tak leci syp. A no, wsadzi do kabiny, zdrowo powiem wam. Ale jest ten coś. Kurna to. Ten co nie ma łąki, to niech żałuje. Chociaż niech se zgoli w ogródku i poczuje ten zapach, nie? Kur. Dygnij jeszcze. Założę smałe. To dobra, leci. Coś leci, tak bucy. Tu pole. Może, ląduje.
A tu chuj, motor na to. Motor człowieku na chyba na obwodnicy. No, jakiś Harley jechał. Rolnik z Lublina, będą przyjeżdżać, będą oglądać, będziemy latać. Bez kisu, na dwa ciągniki. Tu będzie aglomeracja, a my swoje pola nie oddamy, nie? Pól nie oddamy. Pisiu. Dobra jest ta. Do ciebie? Łamana belka tutaj, bo... Nie wiem, muszę sprawdzić. W tym roku na podnośniku spróbować rozłożyć kościarkę. Będziemy kościć na paświdku. To następną będzie go ludzie za ten, za tym. Za drogą. Za drogą, nie? No, zobaczymy. Chyba, że tam na dole, żeby ziemniaki obradły, bo tam się jeździ. No w sumie tam to może przyjeździć. Zobaczymy. Będzie trzeba obradzać ziemniaki w przyszłym tygodniu. No, to Gosia to samo będzie w przyszłym tygodniu jeździł. To co, jedziemy do domu na razie? A co? To co, ten... Zapniemy może bankę dla ciebie około 16 rozpierdolę, żebyś nie wstała specjalnie rano o 6. A ty na mnie, że to ja rozwalę. Bo mam przecież przyszykowane. Ja muszę jeszcze sprzęgło w brusku podciągnąć. Bo otworzyłem dekiel i... Aha. To tam nie problem. No, po południu, że wiesz, bo tak to byś musiał jutro rano wstawać i rozwalać, nie? To się rozwali, a ile tu będę rozwalał? Jak chcesz, słuchaj, no. Jak coś, to ci mogę rozpierdolić. Zobaczę, jak się mówi robię, to ci dam. Daj znak, a już. Dobra, to nie kończymy jeszcze, to się do...